gdyby ludzie robili to, co potrafią. Niektórzy zdecydowanie źle wybrali zawód. I to chyba jasne, jak to się skończy. Co to za dziwny dźwięk na zewnątrz? O, to pracownik myjący okno i chyba bardzo się boi. O nie, mam lęk wysokości. Zdejmijcie mnie stąd. Nie patrz w dół, nie patrz w dół. Trudno tak myć okno. Na parterze. Boję się. On niech lepiej poszuka innej pracy. Na ziemi. Weterynarz też powinien dobrze zastanowić się przy wyborze zawodu. Przychodzi pierwszy klient. Dobry piesek. Zobaczmy, co ci dolega. A psik! I jeszcze raz. To nie przeziębienie. Mam alergię na futro. Teraz to lekarz potrzebuje pomocy medycznej. Następny pacjent jest rybką. Nie ma chyba uczulenia na ryby, co? A jednak. Kolejna wizyta nie poszła dobrze. A psik! Weterynarz wygląda, jakby zaraziła się jakimś niebezpiecznym wirusem. Nic dziwnego, że klienci chcą szybko uciekać z jej gabinetu. Może powinna pomyśleć nad zmianą pracy. O, przychodzi kolejny klient. Teraz z kameleonem. Ciekawe, czy istnieją alergie na jaszczurki. Zaraz się dowiemy. No tak. Co ci się stało w twarz? Alergia jest podstępna. Nigdy nie wiesz, jak zaatakuje. Wszystko mnie swędzi. Kameleon nie uzyska tu pomocy. Jeszcze gorzej może być z lekarzem. Małgosia przyszła do lekarza ze skaleczeniem na ręce. Zobaczmy to. Boli? Zdejmijmy bandaż. O, krew! Lekarze widzą wiele strasznych rzeczy każdego dnia. To nic takiego, prawda? Ale nie dla tej lekarki. O, niedobrze mi. Kiedy mdlejesz na widok krwi, lepiej nie idź na studia medyczne. Dla własnego dobra. O, co to za przystojniak? To nowy ratownik. Jest taki fajny. Małgosia i Zuzia są pod wrażeniem. Jest zadanie dla naszego bohatera. Ratunku, tonę! Super człowiek rusza na pomoc. Ale jego entuzjazm nie wytrzymuje kontaktu z wodą. O, jest taka zimna. On chyba nie jest dobrym pływakiem. Nie, to może jest zbyt zimne dla kogoś tak gorącego jak ja. Ej, widziałaś to? Zbyt słoneczny patrol. Praca biurowa wymaga wiele wysiłku, szczególnie gdy jesteś szefem. Podpisz to proszę, to ważne. Tak, tak, oczywiście. W szefowej chyba kryje się prawdziwa artystka. Zamiast zwykłego podpisu zostawia prawdziwe arcydzieło. Ciekawe, czy następnym razem nie użyje farb. Podpisywanie dokumentów z tak kreatywnym podejściem zajmuje dużo czasu. Jeszcze kilka linii i arcydzieło będzie gotowe. To nie powinno tyle trwać. A stos dokumentów rośnie w oczach. Sztuka potrzebuje czasu, nie przeszkadzaj. Ciekawe, czy klienci je docenią. Kucharz też jest zawodem dla kreatywnych. Zwykłe jabłko wystarczy, żeby zrobić wiele pysznych dań. Ale nie dziś. Przyszło zamówienie. O nie, znowu stek. Nie mogę kroić tego mięsa. Wegański kucharz istnieje. I to więcej niż myślisz. Ale w takim przypadku trzeba szukać odpowiedniego miejsca pracy. Na przykład wegetariańskiej restauracji. Żeby nie musieć płakać nad kawałkiem mięsa. I mimo, że kucharza boli serce, mięso trafia do piekarnika. Dodała wegański akcent w postaci zielonych listków sałaty. Płacze nad mięsem, ale podaje je gościom. Ciekawe, co stało jej się w twarz, ale dramatyzuje. Stek chyba wchłonął całą sól z jej łez. Nie nadaje się do jedzenia. Czy ona jest profesjonalistką? Świetnie mieć znajomych, którzy zaskoczą cię w urodziny. Wielkie pudełko? Ciekawe, co jest w środku.
to ktoś, a nie coś. A dokładniej tancerka z klaustrofobią. Biedactwo. Boi się zamkniętych przestrzeni. W końcu! Wolność! Hej, nie miałaś tańczyć? Nie ma mowy. Natychmiast korzysta z możliwości i ucieka ze strasznego pudełka. Biedny Michał. Nie będzie miał niespodzianki. Opieka nad dziećmi to powołanie. O, hej, słodkie maluchy. Mama zostawia dzieci z opiekunką. Ostatnie rady. A oto niania. Próbuje uśmiechać się do maluchów, ale nie daje rady ukryć prawdy. Raczej nie przepada za dziećmi. I muszą się same bawić. A niania zajmuje się swoim telefonem. Są denerwujące i tak hałasują. Kończy się jej cierpliwość. Ale mała dziewczynka przynosi portret niani, który właśnie narysowała. Czy czuje się wyróżniona? Nie, tylko udaje. Ale miło, a teraz idź sobie. Ten obrazek jest straszny. Czy ona ma alergię na dzieci albo coś? Niektórzy tak ponoć mają. A może specjalista od depilacji? Najważniejsza jest pewność siebie. Niech sobie przypomnę, jak to działa. Zaczynamy. Będziesz miała skórę gładką jak jedwab. Małgosia chce wydepilować ręce. Specjalista bierze pasek wosku i spogląda na ekran laptopa. Czy to pierwszy raz, kiedy to robi? Trach! Wszystko byłoby dobrze, gdyby nie pomylił rąk. Małgosia jest w szoku i nie tylko ona. To katastrofa! Pomóż mi zdjąć ten pasek, to straszne! Kto tu kogo depiluje? Ojejku, jak boli! Tatuaż to poważna decyzja. Najważniejsze to znaleźć dobrego tatuażystę. Zuzia już wie, co by chciała. Możemy zaczynać. Ale ręce tatuażystki się trzęsą. To koszmar! Maszynka cały czas podskakuje. Zuzia już żałuje tej decyzji. No, to gotowe. Zupełnie jak na obrazku. Co to jest? Da się to usunąć? Czy będę musiała z tym chodzić do końca życia? Tatuażystce chyba zabrakło talentu. Jak wyobrażasz sobie instruktorkę jogi? Pewnie jest gipka i w dobrej formie. Oczywiście, ale nie każda. Ta nie daje rady ćwiczyć. Auć, to boli! Dobrze, że uczniowie tego nie widzą. Tylko się uśmiechaj. Tak jest łatwiej dla uczniów. Ale chyba zaczynają coś podejrzewać. Czy naprawdę jesteś instruktorką? To niebezpieczne. Chyba zaraz się wyda. O, upadła. To się zdarza. Ale jak ona może nas uczyć równowagi? Mamy dość. Zapchany zlew? Trzeba wezwać hydraulika. Wiele kobiet jest hydraulikami. Wiedziałeś to. Naprawię to i jestem profesjonalistką. Po pierwsze, podwinąć rękawy. Zobaczmy, co tu mamy. Ale bałagan. Fuj, niedobrze mi. A tu, pod zlewem? Ten smród. To nie do zniesienia. Musi zebrać całą siłę i opanować obrzydzenie. Ale niestety nie starcza jej siły woli. Zuzia zostaje sama z problemem. Praca ochroniarza w klubie nie jest łatwa. Najważniejsza jest pokerowa twarz. No dobrze, możesz wejść. Ale i tak trzeba mieć groźną minę. Kolejna próba wciśnięcia się na imprezę? O, co to? Ochroniarz się rozprasza, a Małgosia wchodzi. Dobra ochrona, co? Chciałabyś. No ej, nie zasypiaj, nie zasypiaj. Hej, co tak stoisz? Przepuść mnie. Chyba każdy może tu wejść. Zaszalejmy! Po
Podobał Ci się nasz filmik o nieudanych pracownikach? Czy kiedyś takiego spotkałeś? Napisz w komentarzu. I nie zapomnij kliknąć lubię to, subskrybuj nasz kanał i kliknij w dzwonek, żeby nie przegapić nowych fajnych filmików od TromTrom Select.